Witam cię, siemanko, z tej strony Damian. Zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia. A jeżeli chcesz schudnąć, to dzisiejszy film jest dla ciebie. Dlatego, że dzisiaj powiem o liczeniu kalorii. Jak ja to liczenie kalorii pojmuję, przeszedłem, do jakich wniosków doszedłem, to będę starał się w dzisiejszym filmie ci to wszystko jakby przybliżyć, opowiedzieć, przedstawić. Dlatego, że liczenie kalorii może przynieść dla nas zarówno zalety, jak i wady. Oczywiście na kanale już jest film odnośnie zalet i wad, jeśli chodzi o liczenie kalorii. Do końca nie wszystkich wad ja doświadczyłem, ale wiem, jakie mogą być wady, jak to się mówi, skutki uboczne, negatywne skutki tego liczenia kalorii. Ale w dzisiejszym filmie będę chciał przybliżyć, przedstawić swój punkt widzenia, jak wziąć się za liczenie kalorii, żeby to poszło w dobrym kierunku, jeśli chodzi o odchudzanie, jeśli chodzi o też zmianę nawyków żywieniowych, jeśli chodzi o zmianę produktów w swojej diecie, żeby tą dietę zmienić, dzięki temu nawet liczeniu kalorii z takiej, można powiedzieć, niezdrowej na zdrowszą. Ja to zrobiłem i mam nadzieję, że tobie też się uda. Dlatego zapraszam cię do oglądania. Zaczynając swoją przygodę z odchudzaniem, wiedziałem, może nie do końca wiedziałem, przyswoiłem wiedzę, że liczenie kalorii ma mi pomóc ograniczyć spożywanie właśnie tych kalorii, które to nadwyżka tej kalorii powodowała, że nie mogłem zejść tak nisko z poziomem tkanki tłuszczowej na swoim ciele, do którego chciałbym zejść, czy przy którym to niskim poziomie tkanki tłuszczowej miałbym umięśnione ciało, byłyby znowu widoczne mięśnie brzucha, dlatego że ja cały czas od dziecka, można powiedzieć nastolatka, uprawiałem treningi siłowe. Na skutek właśnie tych treningów mam umięśnioną sylwetkę. Jeszcze teraz, jak w 2019 roku zacząłem liczyć kalorie, to też przyswoiłem sobie w tym samym czasie podstawową wiedzę odnośnie właśnie odżywiania, jak i progresowania, robienia postępu w treningach siłowych, dlatego moja sylwetka pod kątem umięśnienia też się polepsza. Ale dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na tym liczeniu kalorii, bo przede wszystkim chcę tobie doradzić, jak ty masz wykorzystać te liczenie kalorii, aplikacje do liczenia kalorii, żeby schudnąć, nie stosując żadnej diety. Jeżeli jesteś osobą zdrową, nie potrzebujesz wchodzić na żadną dietę, która będzie eliminować jakieś produkty, czy to na przykład produkty zawierające gluten, czy to wchodzić na dietę nisko węglowodanową, czy tak zwaną dietę keto, czy wchodzić na dietę niskobiałkową, niskotłuszczową. Po prostu należy sobie uświadomić, że można dietę, a nawet należy dietę dostosować do naszego stylu życia. I teraz, wiadomo, trzeba przyswoić wiedzę pod tym kątem. Ale jeżeli chcesz schudnąć, to wystarczy, że będziesz przestrzegać pewnego limitu kalorii. Będziesz w tak zwanym deficycie kalorycznym. I jeżeli obliczysz to sobie wszystko, te swoje kalorie, to będziesz w tym deficycie kalorycznym i schudniesz. Drugą kwestią jest, czy zdrowo schudniesz, czy niezdrowo, zostawmy to sobie na później. Drugą kwestią tak samo jest, czy masz zdrowe produkty w diecie, czy niezdrowe, to też zostawmy na później. W tym filmie ci powiem, jak przyglądnąć się też właśnie tym swoim produktom w diecie. Ale pierwsze, co trzeba zrobić, to oczywiście ja polecam aplikację Fitatu. Nie polecam tej aplikacji Fitatu ze względu na to, że mam jakąś współpracę z Fitatu, czy jakieś właśnie korzyści finansowe, majątkowe. Po prostu zacząłem z tą aplikacją pracować od początku liczenia kalorii i ją polecam, bo ją znam najbardziej. Innych aplikacji nie instalowałem, nie patrzyłem, czy są lepsze pod jakimś kątem, czy nie. Ona spełniła moje oczekiwania i dlatego tą aplikację polecam. Pierwsze co, no to odsyłam was do innych filmów na moim kanale, żebyście wiedzieli, jak sobie poobliczać to wszystko, jeśli chodzi o podstawową przemianę materii, całkowitą przemianę materii, jak sobie wrzucić, zainstalować tą aplikację w telefonie, jak sobie zrobić ustawienia w tej aplikacji, jeśli chodzi, żeby zrobić tak zwany grunt pod to liczenie kalorii. Żeby ci to wszystko wyjaśnić, bo naprawdę no nie wiesz, który film jest odnośnie tego liczenia kalorii, odnośnie tej aplikacji u mnie na kanale, to już przechodzimy szybko
na stronę, tak jakby YouTube'a. Jeżeli oglądasz na przykład ten film, to pod tym filmem masz zapewne nazwę mojego kanału. Klikasz w mój kanał i przechodzisz na główną stronę kanału. Tu się wyświetla zwiastun, ale Ciebie będzie interesować przede wszystkim ta zakładka playlisty. Jeśli wejdziesz sobie w zakładkę społeczność, to będziesz widzieć, co ja jem. Możesz patrzeć, jakie produkty w diecie ja mam i też będziesz mógł, mogła naśladować tak jakby spożywanie tych produktów, które ja spożywam w swojej diecie. Ale wróćmy się teraz do tej zakładki playlisty. I tu macie playlisty pod różnym kątem utworzone. I Ty, jeżeli chcesz liczyć kalorie, to musisz oglądać tą playlistę. Klikasz sobie, wyświetl całą playlistę, otwiera Ci się cała playlista, masz krótki opis, co ja oczekuję, tworząc tą playlistę, i masz film po filmie. Jak sobie ustawić tą aplikację, tu jest znowu jak sobie ustawić zalety i wady liczenia kalorii. Tu jest podsumowanie liczenia tygodnia całego w 2023 roku. To widzieliście, od 5 do 11 czerwca liczyłem kalorie, żeby każdy dzień sobie jakby pokazać Wam, jak to liczenie kalorii wygląda. I jeżeli tamtą playlistą się zainteresujesz, oglądniesz sobie te filmy, już będziesz mieć podstawową wiedzę. Lecz żeby wiedzieć, jakie kalorie masz wrzucić do tej aplikacji, no to muszę Cię odesłać do innej playlisty. I znowu musimy się cofnąć tutaj i najlepsza playlista będzie, bo ta jest pierwsza playlista utworzona przeze mnie, a ta jest druga. I ta druga playlista, zdrowy styl życia, to jest tak jakby lepiej ona zrobiona, bo już miałem też doświadczenie i w nagrywaniu, i we wszystkim. Źle otworzyłem, ale kliknąłem na całą playlistę i zaczynają się wszystkie filmy. Tak naprawdę możesz oglądać od PPM, czyli podstawową przemianę materii sobie obliczasz, później całkowitą przemianę materii i makroskładniki sobie ustawiasz. Makroskładniki już można sobie szybko ustawić w aplikacji, nie trzeba nawet tego obliczać, ale warto ten film oglądać. Każdy mój film przynosi odpowiednie wartości dla Was. Także wracając do zakładki playlisty, macie dwie playlisty, które musicie tak jakby sobie oglądnąć z uwagą. Zdrowy styl życia i fitatu. I lecicie z tym, robiąc sobie samodzielnie odchudzanie. Dajmy na to, że odchudzanie przebiega bardzo dobrze. Wrzucasz sobie wszystko w aplikację, te wszystkie produkty, jakie jesz. Mogą być różne trudności, tak? Bo niektóre produkty mogą być w aplikacji, niektóre nie. Niektóre musisz wprowadzić sam ręcznie. Dania też sprawiają niekiedy problemy, gotowe dania, dlatego trzeba się czegoś nauczyć, ale jeżeli Ty tą pracę wykonasz, osiągniesz stawiany sobie cel, to masz z tego radość. To jest całkiem inna satysfakcja wykonanej pracy, jak bycia na jakiejś konkretnej diecie, gdzie tak naprawdę później ciężko jest Ci utrzymać te wypracowane efekty. Także ogarniamy sobie aplikację w telefonie, obliczamy sobie całkowitą przemianę materii, czyli to będzie nasze zero kaloryczne. Z filmów dowiesz się, że od zera kalorycznego należy odjąć 300 do 500 kilokalorii. Wtedy jesteś na tym surplusie kalorycznym. Sobie liczysz, kontrolujesz spożycie kalorii. Produkty Cię nie interesują. Dopiero jak już sobie jakby ogarniesz, przyswoisz tą wiedzę odnośnie obsługi aplikacji, idziesz krok do przodu. Wchodzisz w aplikację, to też w innych filmach pokazywałem, że wchodzisz w aplikację i sprawdzasz, co Ci produkty w Twojej diecie dają pod kątem zdrowotnym. I tu już Ci powiem, że spożywanie warzyw i owoców dadzą nam dużo witamin, składników mineralnych, błonnika, innych wartości odżywczych, energii. Wiadomo, owoce mają więcej cukru jak warzywa. Ale nadal owoce są zdrowe. Ja zalecam każdemu 3 owoce dziennie spożywać. Nawet owoce mogą być zaspokojeniem apetytu na słodkie. Jeżeli ktoś ma problemy ze słodyczami, to możesz zredukować te słodycze, możesz je zastąpić sobie owocami. Ale to jest Twoja praca. Daj sobie czas, pół roku minimum, rok czasu. Teraz zaczynasz na początku tego roku 2024.
Daj sobie cały styczeń na zapoznanie się z tą aplikacją. I później lecisz z tym. Teraz jak zaczniesz w styczniu, to na wakacje już będziesz mieć 10, 15, może nawet 20 kilo mniej. To zależy, jak dużo masz kilogramów do rzucenia i jak Twoje ciało będzie reagowało na ten deficyt kaloryczny, jak Ty będziesz pracować też pod kątem aktywności fizycznej, być może jakiejś sportowej, zaczniesz trenować, jeżeli nie trenujesz, to przyspieszysz efekt tego spalania tłuszczu, ale pamiętajcie, że mając dużą nadwagę, mając otyłość, mając dużo tłuszczu na swoim ciele, skóra jest rozciągnięta. Także nie śpieszcie się, żeby szybko tracić na wadze, żeby szybko spalać ten tłuszcz, bo dajcie też w tym czasie rozciągniętym możliwość dla ściągnięcia się skóry waszej, żeby później nie było efektu, że spaliliście szybko tłuszcz, ale zostaje obwisła skóra. Przy pewnych rozciągnięciach skóry już tego nie wrócicie, tak, że skóra będzie się ściągnie. Ale jak ja to mówię, już zdrowsza, obwiśnięta skóra, jak za dużo tego tłuszczu na naszym ciele. Podsumowując ten film, to mamy tak jakby dwa kroki. Najpierw zaczynasz liczyć kalorie, żeby schudnąć i nie zwracasz uwagi na to, co jesz, tylko liczysz i przestrzegasz limitu kalorycznego, gdzie to jesteś w tym deficycie kalorycznym. I jak już łapiesz konkretną motywację, bo widzisz, że waga spada, to wtedy zaczynasz zaglądać poszczególne produkty, co Ty tak naprawdę w diecie masz, co Ty jesz i co Ty możesz zmienić, żeby było zdrowiej, żeby było lepiej. I tu jeszcze Wam powiem, że jeżeli macie dużo produktów wysoko przetworzonych, niezdrowych, śmieciowych, to być może ograniczając ich porcje, będziecie głodować. Ale jeżeli nie chcecie głodować, chcecie być najedzeni, to musicie kombinować, żeby te produkty zmienić na takie bardziej sycące. Dlatego też warto dbać o to na redukcji, żeby mieć minimum 1,5 g białka na kilogram masy ciała, najlepiej 2 g białka. No i wtedy, jeżeli masz dużo produktów wysoko przetworzonych w diecie, to musisz je zamienić na produkty białkowe, a to będą już na przykład skyr, mięso nieprzetworzone, twaróg, produkty z półki nabiału, z mięsa, jak i też mogą być roślinne produkty. Także to by było na tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście w komentarzach zadawajcie pytania. Podobał się film, był wartościowy, zostawcie kciuka do góry, a nawet subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo wiem, że większość osób nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda. Jest to chyba nawet 60 czy nawet 80%. Także jeżeli oglądacie, zostawcie tą subskrypcję. Możecie też wspierać mój kanał jakąś tam dowolną kwotą. To jest taki napiwek, dziękując mi za tą wykonaną pracę, poświęcony czas, jak i dawanie motywacji do dalszego działania. A co będzie fajne jeszcze, udostępnijcie ten film znajomym, rodzinie, na Facebooku, na jakichś grupach społecznościowych, gdzie jesteście, żeby coraz więcej ludzi o mnie się dowiadywało, żeby być może też dostało motywację ode mnie do dbania, zaczęcia drogi pod kątem działania o ten zdrowszy styl życia. Czas leci. Jak siedzimy, nic nie robimy, to nie będzie nic dobrze. Pamiętajcie, że działając, a robiąc błędy, to i tak prędzej czy później się czegoś nauczymy, niż siedząc, leżąc i nic nie robiąc. Życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia. Do następnego. Pozdrowionka. A teraz jeszcze raz, jeżeli oglądasz jakikolwiek mój film, to proszę Cię o zostawienie subskrypcji, tu możesz zostawić polubienie, jak i kciuka w dół, jeżeli film Ci się nie podobał, zostawienie komentarza, no i użyj też udostępnienia rodzinie, znajomym na Facebooku, na jakichś grupach, a też możecie wesprzeć mój kanał, dziękując za ten poświęcony czas, za wykonaną pracę, tym samym przyczyniając się do tego, żeby mój kanał się rozwijał, żebyśmy razem od serca dla serca robili coś dobrego, uświadamiali, jak i dzielili się wiedzą. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej na kanale. Życzę Ci dużo szczęścia i zdrowia. Pozdrowionka.